Panie ministrze, bo będzie też o panu ministrze, przepraszam, panie marszałku. Na początku nie chciałbym wnieść sporów o ojcostwo tego projektu, ale zdaje się, że ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk był pierwszym realnym wprowadzającym ten projekt pod realne procedowanie. Natomiast pomysły rzucać, szczególnie w kampaniach wyborczych, można i to ma miejsce. Przygotowując się do odpowiedzi na pańskie pytanie, trochę się sugerowałem wersją pisaną tego pytania, bo taka wersja miała miejsce i od razu chciałem na początku powiedzieć, że chyba trochę źle zadane pytanie, bo nie wstrzymano, bo nie zaczęto. Nie ma miejsca proces zatrzymania budowy, skoro się ta budowa nie rozpoczęła. Owszem, kontynuujemy prace analityczne. W państwa pisemnej wersji pytania było o tym, że zakończono prace analityczne i nic o tym nie wiem. Prace analityczne nad oboma projektami cały czas trwają. Zarówno nad kolejami dużych prędkości, jak i Centralnym Portem Lotniczym. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że ze środków unijnych, których szkoda nie wykorzystać, wydaliśmy spośród 48 milionów na koleje dużej prędkości 25 milionów, zaś jeżeli chodzi o Centralny Port Lotniczy, spośród 71 wydaliśmy 11 milionów i obiecuję panu, że wszystkie pieniądze wydamy, bo to są bardzo pożyteczne badania, na które pewnie z budżetu nigdy nie będziemy mieli dość środków. W związku z tym mogę zaciągnąć zobowiązanie, że te pieniądze się nie zmarnują. Już na początku chcę zauważyć, że w długofalowej koncepcji rozwoju infrastruktury w Polsce jest miejsce zarówno na koleje dużej prędkości, jak i na Centralny Port Lotniczy. Odsuwane jedynie w czasie. Nie chcę się deklarować, czy do 30, czy wcześniej, czy później. Natomiast przy obecnej sytuacji budżetowej i kryzysie mamy do czynienia z taką sytuacją, że inne są priorytety w tej chwili. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że w światowym kapitale znajdą się takie zasoby, które zechcą zainwestować w Polsce, czy w koleje dużych prędkości, czy w Centralny Port Lotniczy, mogę pana posła i Wysoką Izbę zapewnić, że z całą pewnością usiądziemy do stołu i będziemy rozmawiali o stworzeniu warunków do tego, aby kapitał światowy był w stanie zainwestować w Polsce i stworzyć te dwa historyczne projekty. O czym mówimy? A mianowicie wielkość tych projektów w porównaniu do środków budżetowych, którymi dysponujemy na bieżąco, jest bardzo, bardzo dużo. Nie chcę tutaj mówić. Mianowicie koleje dużych prędkości to jest około 25 miliardów złotych, Centralny Port Lotniczy około 20 miliardów złotych. Porównajmy to z tym, ile wydajemy na bieżąco. Na przykład TLK, odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową, w 2011, 2012 i 2013 roku, czyli to, co najbardziej istotne, czyli natychmiastowe wydatki, to jest 20 miliardów. Koleje dużych prędkości potrzebują więcej, jak cała sieć w ciągu ostatnich 3 lat. Najbliższych 3 lat. W związku z tym, wie pan, to do takiego projektu się trzeba naprawdę przymierzyć. Inwestycje lotniskowe. Proszę wyobrazić, że w najbliższych latach na polskich lotniskach wydamy 5 miliardów złotych. Pan mówi o tym, żeby się państwo zmierzyło z projektem, gdzie jedno lotnisko będzie kosztowało 20. No chciałoby się. Natomiast rzeczywistość jest taka, że nie jesteśmy w stanie z pieniędzy budżetowych zmierzyć się z takim projektem. Powtarzam jeszcze raz, jeżeli w światowym kapitale znajdzie się taki zasób, który uzna, że te projekty się spinają, z całą pewnością będziemy rozmawiali. Jak się nie trudno domyśleć, oba projekty są ze sobą związane. Zarówno koleje dużych prędkości byłyby świetnie uzupełniałyby Centralny Port Lotniczy, jak i Centralny Port Lotniczy napędzałby ruch na kolejach dużych prędkości. Pan się odwoływał do 2007 roku i expose premiera Tuska. Co się zdarzyło od 2007 roku? A mianowicie, kiedy premier Tusk w expose, minister Grabarczyk obwieszczał to przedsięwzięcie biznesowo-infrastrukturalne w Polsce, mieliśmy kompletnie inne otoczenie gospodarcze. Nikt nie mówił o krachach krajów, nikt nie mówił o wielkich zawirowaniach finansowych na całym świecie. W związku z tym te wielkie dwa wyzwania cywilizacyjne, jakim niewątpliwie jeden i drugi projekt, można było z czystym sumieniem mówić, że jesteśmy w stanie się z nimi zmierzyć. I decyzja ministra Grabarczyka, że wchodzimy w taki projekt, wówczas była absolutnie uzasadniona i byłoby dziwne, gdyby jej nie podjął.
w takim otoczeniu. Natomiast dzisiaj musimy trochę sobie dać na powstrzymanie i nie możemy mówić nieodpowiedzialnie, że polski budżet jest w stanie udźwignąć takie inwestycje. Bądźmy realistami. Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że są dwa takie miejsca, gdzie w Polsce można zrobić dwa wielkie, wielkie interesy. Jeszcze raz mówię, jeżeli zdarzy się taki kapitał, trafi się taki kapitał na świecie, to na pewno zostanie ciepło przyjęty i będziemy rozmawiali o tym, jak to zrealizować. Tak jak wspomniałem, otoczenie biznesowe jest zupełnie inne, natomiast jeszcze propos kolei dużych prędkości w Brukseli, często spotyka się takie stowarzyszenie na rzecz kolei IRA. Kilka miesięcy temu ten projekt kolei dużych prędkości oceniono, że w czasach kryzysowych by się z całą pewnością nie dopiął. W związku z tym to jak gdyby poza Polską są oceny tego przedsięwzięcia, że będzie kłopot z dopięciem tego. Główne problemy polskich kolei to stan infrastruktury i stan taboru w Polsce, panie pośle, a nie o to, czy fajnie jest pomarzyć o Mercedesie klasy S, ale dzisiaj staramy się o to, aby jeździć samochodem w średniej klasy. To jest nasz realny problem, z którym się musimy zmierzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.